Cześć, witajcie. Z tej strony Marcino. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22, gdzie aktualnie pogrywam sobie na mapie osada. Dalej tradycyjnie i niezmiennie. Aż się zaciąłem z wrażenia. Tak więc już, dobra, może od razu tak zacznę sobie od standardowej gadki, czyli jeżeli przypadkiem zbłądziłeś na tym kanale i przypadł Ci do gustu mój gameplay, to oczywiście zapraszam do subskrybowania, łapkowania, komentowania. Tak więc dobra. Honor youtuberski obowiązek mam odpępniony, a tutaj jak widać, powoli toczę do przodu się zatorem. Wiozę sobie aktualnie dwie przyczepy pszenicy z brzozówki. Okazyjnie nabyłem, wiozę sobie to na gospodarstwo, tak jak widać, zatorem 7211. No, co prawda jest większy sprzęt, żeby ciągnąć te przyczepy, ale akurat gdzieś tam nawet w tle już widać, że jest zaprzęgnięty do innej roboty, tak więc zaraz sobie tam podjedziemy, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. No i opowiadam wam, aż się znowu przyciąłem. W ogóle sorry, ale coś mi gardło nie domaga, gdzieś mi chyba nie w pracy tkliny przewiało czy coś takiego i dlatego mogę czasami troszeczkę rzęzić i skrzypieć. Czekajcie, dobra, my tu sobie gdzieś skręcamy. No trochę za ostro wjechałem. Dobra, kierunek wyrzucony. W każdym razie udało mi się nabyć tutaj 60 arów pola. Akurat, że tak powiem, vis-a-vis mojej działki, którą wcześniej posiadałem, której mam tutaj sorgo posiane. A że pogoda dzisiaj nie domaga, to stwierdziłem, że po prostu sorgo zostawię sobie na inny, bardziej słoneczny dzień. A zajmę się rekultywacją tutaj tego ogoru. Czekajcie sobie, może podjadę tutaj bardziej, tak żebym nie zawadzał. Dobra, stajemy sobie tutaj, tak mówię, zajmę się rekultywacją tego ugoru. Może od razu nawet pojadę sobie to gdzieś tam zaorać, zobaczymy. Przy okazji pochwalę się nowym nabytkiem, czy też zabytkiem, zwał jak zwał. W każdym razie jest nowy sprzęt na gospodarstwie. Tak więc już my lecimy sobie szybko do zatora. Działka 60 arów, jak widać, jaka zaugorowana, zapuszczona. Ogólnie rzecz biorąc, masakra totalna. Oj, panie pomocniku, ale co pan mi tutaj taki kawałek przejechał i się cofnął? Tak nie może być. Dobra, wsiadamy od drugiej strony. Dobra, mulczer w górze. Ja sobie teraz tak ładnie wycofam. Może zajmę się tutaj mulczowaniem tego krótszego boku, bo tutaj jest więcej tych nawrotek, więc troszeczkę sobie tutaj poprawiam. Coś tam poopowiadamy. Co tam, jak tam, gdzie tam, bo troszeczkę znowu na scenie farmingowej się zadziało. Co prawda wszyscy wiedzieliśmy, że akurat ten stan rzeczy gdzieś tam wcześniej czy później nam się przytrafi. Czekajcie, zredukujemy sobie. W każdym razie Giants oficjalnie zapowiedziało nowy DLC. Dokładnie Platinum Expansion, czy też Expansion, zwał jak zwał. W każdym bądź razie w listopadzie, bodajże 15 listopada, nowy pełnoprawny DLC ma wyjść tutaj do gierki. Z tego co udało mi się doczytać, gdzieś tam pewnie już inni bardziej znani, że tak powiem, youtuberzy i ogólnie gdzieś tam na Facebooku i tak dalej, osoby po prostu bardziej znane gdzieś tutaj z tych farmingowych tematów obtrąbiły temat, tak więc motywem przewodnim ma być licencja na Volvo i prawdopodobnie leśnictwo. Z tego co widziałem, tam mają pojawić się sprzęty chyba Komatsu, Volvo właśnie. Schwarzmüller też tam był podany, czyli pewnie będą jakieś licencjonowane naczepy specjalistyczne do ścinki drzewa, znaczy ścinki do wywozu drzewa. Oprócz tego widziałem tam jeszcze jakieś fajne forwardery John Deere'a. To są akurat dosyć fajne, klimatyczne maszyny, powiem szczerze. Już nawet te, które pokazano gdzieś tam na screenshotach, to one naprawdę wyglądają mega. To jest niezaprzeczalne, bo te forwardery właśnie one... Sorki. Ogólnie wszystkie ciągniki leśne John Deere'a są naprawdę przepotężnymi maszynami już wizualnie i naprawdę bardzo fajnie wyglądają, tak więc tutaj myślę, że nie będziemy mieli jakichś specjalnych powodów do narzekania. Pozostaje zagadką, jaki to będzie kontynent, bo gdzieś tam nie doczytałem, ale gdzieś tam już w przeciekach z plików gry była mowa o Australii, tak więc ja gdzieś tam bym obstawiał jednak tą Australię, co prawda nie wiem, czy w Australii aż tak mocno jest leśnictwo, ogólnie wycinka drzew, jak to tam wygląda. Na ile to jest popularny temat. W każdym razie, nie wiem, może gdzieś tam... Pamiętajcie, że Farming Simulator nie jest sprzedawany tylko w Polsce, tylko też na rynkach zachodnich. Ogólnie to jest gra o zasięgu globalnym.
Sami widzicie, ile na przykład ostatnio brazylijskich moduł się pojawia, tak więc nie wiem, na ile po prostu to leśnictwo będzie popularne na innych kontynentach. No bo w Polsce to raczej tak odda średnia, mam wrażenie, no raczej nie ma takiej zajawki na cięcie lasu. No chyba, że jest się ministrem środowiska, to wtedy zmienia postać rzeczy. W każdym razie, no gdzieś tam myślę, że jednak jeżeli chodzi o społeczność graczy, no to raczej to tak takiej podjarki aż nie będzie, jak w innym DLC. Co ciekawe w ogóle, jeżeli przynajmniej ja mam takie wrażenie, że czekajcie, myślę, wjechałem w pole, że to nie jest ostatni Season Pass, że mam takie nieodparte wrażenie, że to jest pierwszy Season Pass do Farminga 22 i po zrealizowaniu wszystkich DLC, które wchodzi w skład tego Season Passa obecnego, jest duża szansa na to, że Giantsi poczęstują nas informacją, że w przyszłym roku będzie drugi Season Pass. Przynajmniej ja tak osobiście uważam, że gierka będzie miała dwa Season Passy. Po prostu tak miałam je w krzyżu, bo dużo gier obecnie właśnie funkcjonuje na takim modelu dystrybucji. Zobaczcie chociażby SnowRunnera, który ma już chyba tam, nie wiem, obecnie jak to nagrywam, to chyba już jest siódmy Season Pass wydany. Tak więc ogólnie gierki teraz raczej na tym się opierają i myślę, że Giantsi też pójdą tą drogą i na 90% jestem pewien, że będzie drugi Season Pass. Tak powiedziałem to w ciągu 3 minut, chyba już 7 raz. No ale cóż, bywa czasem i tak. No i cóż, no jak widzicie, no ja tutaj sobie żółwim tempem mulczuję, bo to jest praca, którą raczej wykonuje się w powolnym tempie. No i przy okazji, nie wspomniałem o tym na początku filmu, no kupiłem sobie mulczer, nie kornik, taką ładną zielonitką, myślę, że do Forterry będzie jak znalazł. No, myślę też, że ona gdzieś tutaj na gospie się przyda, no bo jednak mam spory kawałek kukurydzy posiane, oprócz tego mam jeszcze ten kawałek sorgo, żeby kury miały co dziabać. Moje bydło dziobate, kochane. W każdym razie myślę, że ten mulczarek będzie miał tutaj sporo roboty w gospodarstwie. Dlatego jest taka szerokość. Nie, to nie, ani za szerokie, ani za wąskie. W początku myślałem, że do 70-11 jakiś, jakiś mulczar. Ale to były same takie pierdki wąskie. Stwierdziłem, że jak jest ta Forterra, no to niech ona tam zasuwa w tym mulczarze, niech się na coś przyda. Też jeszcze gdzieś tam planuję parę grubszych inwestycji tutaj na tym gospodarstwie. No i gdzieś tam w międzyczasie oczywiście brzuzywka też się toczy w tle. Tak więc dzieje się tutaj co nieco na kanale. No i co? No ja sobie tak już parę minut ładnie mulczuję. Tak więc myślę, że gdzieś tam za chwilę przysiądę się basportem 7211, skoczymy na gospodarstwo, zobaczymy jak tam wszystko wygląda. No i przy okazji też pochwalę się nowym nabytkiem, który też od razu zaprzęgnie mi do roboty. No i tutaj na tym mulczowaniu trochę mi jednak zejdzie. Czekajcie, bo tutaj takim mijaka paliłem. Sobie od razu. No, to mogę teraz na dwójce polecieć. Nie wiem, czy tą klapę tutaj potrzebnie otwierałem, czy nie, ale stwierdziłem, że taki gruby towar leci, to chyba jednak będzie lepiej tutaj, jak otworzę sobie po prostu to. Tą komorę, wtedy będzie to się bardziej przesypywać, będzie trochę lżej. Chociaż tak, no niby te wały. Walec sobie tutaj bardziej dogniatał. Ciężko powiedzieć, nie wiem, nie znam się. Jestem rolnik, amator, tak więc pewne rzeczy mi trzeba wybaczyć. No i właśnie tak, teraz chociażby ten tutaj nieudolny wjazd. Myślę, że jak puszczę pomocnika, to on to tutaj ominie. Więc tak to sobie wygląda. Co poza tym, no w ostatnim odcinku trochę sobie popłakałem na temat tego, jak ta nasza społeczność jest zła i niedobra. No, należało mi to na wątrobie, tak więc po prostu musiałem powiedzieć, co myślę na pewne tematy. Widzę, że spora część z Was tam raczej stanęła po mojej stronie i też gdzieś tam się pod tym podpisuje. Faktem, że zauważyłem, że większość tej mojej widowni jest raczej w takim wieku starszym niż tam 10+. Tak więc też gdzieś to tam się przekłada na wyświetlenia z tego, co zauważyłem. Ale cóż, no. Tak jak powiedziałem, wolę tworzyć treści dla mniejszego grona, takiego, który gdzieś tam bardziej na moich falach nadaje. Tak, opór musi być, chociaż przez chwilę. Dobra, ja sobie tutaj zrobię nawrotkę. Myślę, że skoczymy sobie z powrotem do Zetora 7211. Wrócimy na gospę i pochwalę się, co tam dalej, jak to tam wszystko wygląda. No i dobra, pani pomocnikowa jedzie, więc my robimy szybką wysiadkę i lecimy do Zetora.
Dobra, drzwi nawet nie zamykam tutaj tymi polnymi drogami, to myślę, że nie ma takiej potrzeby. Z dwóch ruszymy, bo lekko z górki, tak więc też myślę, że da radę. Aha, tu już jest zjazd do mnie na Gosma, bym przejechał. Tak, kubka wapna do nawożenia. Zresztą to wapno tam będzie wysiane właśnie na częściach wapna, przynajmniej na to, co teraz właśnie tam się mulczuje. Dobra, ja myślę, że zajdziemy sobie tutaj od tyłu na Gospę. Stanę jakoś tak trochę tu, widzicie, że bajzel mi się zrobił. Maszyn jednak sporo na wyciąganych. Troszeczkę taki nieład artystyczny mi się tutaj zrobił, ale jakoś trzeba będzie stanąć, tak żeby można było w miarę swobodnie wyjechać. Tu mi się bardzo podoba ten zjazd na gospodarstwo, taki wyszedł lekko z górki, fajny w klimacie. Zresztą sami widzicie, że o, cyk. Teraz czekajcie, żebym sobie drogi do pługa nie zostawił. Aha, pług mam tutaj. Kurczę, ja ten gruber tak postawiłem trochę nieudolnie. Oj, dobra, czekajcie sobie tutaj trochę tą pryzmę minę i zajadę sobie tutaj. Dobra, jedyneczka. Dobra, niech sobie stoi. No i tak jak widać tutaj, no, przejazd będzie dosyć swobodny. Dobra, zajrzymy sobie jeszcze do kurnika, jak tam. Dobra, kury, kaczki sobie widzę, chodzą dzielnie. Jajka się produkują. Co prawda tutaj te palety mi się troszeczkę poprzestawiały. Dlatego są dwie niestety zamiast jednej, ale mówi się trudno. No i tak sobie tutaj wygląda sytuacja w obarze. Też by trzeba było chyba paszy trochę podrzucić, ale to już później poza odcinkiem. No jak widać, parę cielaków mi tutaj przybyło na gospodarstwie. No tu jak widać, o, tutaj drugi sobie popyla jałóweczki, krówki. No jak widać, gdzieś tam to się powoli wszystko rozkręca. Dobra, myślę, że paliwa na razie nie będziemy zalewać. No i zmierzamy w kierunku nowego nabytku, o którym wspominałem. Tak jak mówiłem, no potrzebny był mi drugi, większy ciągnik tutaj na Gospę. Stwierdziłem, że kupię coś o zbliżonej mocy do Zetora, tylko że było sześciogarowe, to więc jest Massey Ferguson 30-120, naprawdę genialny ciągnik. Jakiś czas temu wyszedł na Mothubie. Tak więc tak to sobie wygląda. A tak jak mówiłem, ciągnik zbliżony mocą po to, żeby gdzieś tam maszyny, które mam, żeby nie musiał kupować drugiego kompletu maszyn, tylko gdzieś tam, żeby to zamiennie sobie wszystko latało z Forterrą. Tak więc dla mnie to jest znaczące właśnie ułatwienie, gdzieś tam właśnie czy przyczepy ciągać, czy do pługa, czy właśnie jakiś agregat, jak sobie sprawię, no to myślę, że po co kupować dwa komplety maszyn, jak mogą sobie latać zamiennie z dwoma ciągnikami. To jest dużo bardziej ekonomiczne rozwiązanie, tak więc muszę teraz sobie podjeżdżać pod pług. Co prawda pług by się przydał jakiś bardziej zachodni. Gdzieś mi ta Unia, nie Unia, tylko Agromasz. Agromasz to taka inna Unia w sumie. No i tak sobie przejechałem, teraz przeorałem sobie podwórko obciążnikiem, bo czemuś by nie. Dobra, ja sobie, że zabiorę tutaj ten Gruberson, bo on mi naprawdę tutaj nieco zawadza. No powiem wam, że chlew totalny tutaj mam za tym Gospem. No i teraz tak, przestawiłem maszynę po to, żeby przestawić sobie jeszcze gorsze miejsce. Potem będę chciał wziąć tutaj słomę z góry, to też mi to będzie zawadzać. Tak więc jest bajzel. Bajzel do potęgi normalnie. Dobra, cofamy, spinamy, bo odcinek tak już dosyć przegadałem, a tak naprawdę nic jeszcze nie zrobiłem konkretnego. Czekajcie, tutaj sobie pługę od razu odwrócę, żeby tych krzoków nie wykosić. Dobra, teraz dobrze było, żebym muru jeszcze nie skasował przy wyjeździe. No, jeszcze trochę brakuje mi wyczucia do tego zestawu. No cóż, mówi się trudno, no bo w sumie tak naprawdę jak tutaj wyjeżdżałem, to miałem go obrócić znowu na drugą stronę, to wtedy by było łatwiej wyjechać. Kurczę, strasznie mi gaz trzeszczy tutaj przy tej kierownicy. Zresztą widać, że gdzieś tam jak skręcam, to już padaczki lekkie dostaje ta kierownica, tak więc strasznie nie wygląda do końca tak jak powinno. No i gdzieś tam też już przy sterowaniu też zaczyna to być męczące, jak widzicie, skręcam i ta kierownica sobie, no teraz akurat, no ale widać, że gdzieś tam ona, o, tak jak teraz przy tym gwałtowniejszym skręcie, że ona przerywa, więc nie jest to już to, co powinno być. Dobra, 3C, okej, okay, może tak,
Czekajcie, dobra, ja będę orał tam od tej krótszej strony, tu jedziemy sobie tutaj na górę. Nie no, zestaw naprawdę się super prezentuje. W sumie podniosłem ten pług do góry, a nawet nie sprawdziłem, czy wieżyczka nie wchodzi do kabiny. Co prawda do kabiny ma daleko, to by nie sięgła raczej, ale już do samej szyby mogłaby, tak więc mogłem sobie to lepiej skontrolować jednak przed robotą. No i dobra, robimy nawrotkę. I lecimy na tego krótkiego boku. Jedyna lipa tutaj z tym polem to jest taka, że tutaj ta końcówka jest teraz kąta, no ale niestety na osadzie te poletka takie tutaj są troszeczkę pokraczne pod tym względem. Mało jest takich w pełni regularnych pól. Dobra, polecimy sobie na A2. Myślę, że na B2 będzie gitara. No tak, i nagadałem się o DLC-kach, o planach, o maszynach, które tutaj nabyłem w ostatnim czasie i widzę, że content mi się jakby troszeczkę wyczerpał, no ale gdzieś tam też myślę, że samo oglądanie tych maszyn w pracy też jest całkiem spoko opcją. No tu teraz na tym mini wzniesieniu było czuć, że już troszeczkę mocy brakowało, dlatego poszła redukcja na pół biegu. Puk się obraca. Teraz górki to myślę, że można pocisnąć na B2. Nic już, no to pole zostanie zaorane. Gdzieś tam w planach dalej mam chyba polecić tutaj na to wapno za jakiś czas. Potem to zostanie agregatem prawowym przejechane, wymieszane. No i nie wiem, czy, ale raczej na wiosnę chyba dopiero coś tutaj posieje. Tak myślę też, że w jakimś soje się pobawić, tak żeby bardziej tutaj rozciągnąć ten sezon w gospodarstwie. W rośliny okopowe się nie będę bawił, to na singlu gdzieś tam troszeczkę jest zbyt czasochłonne. Więc raczej ziemniaki, takie tematy na razie sobie odpuszczę. Więc myślę, że jakaś soja, sorgo, nie wiem, może nawet jakiś słonecznik sobie zasieję, zobaczę. Muszę zobaczyć, kiedy się słonecznik tutaj sieje w tej gierce. Powiem szczerze, nie orientuję się do końca w temacie. Więc gdzieś tam po prostu już teraz sobie to uprawię na spokojnie, a potem gdzieś tam wiosną pewnie będzie dopiero obsiewane, a też przy okazji właśnie potem nie jest tak, że tylko w sierpniu jest kulminacja, są żniwa, a potem szybko czas się przewija, bo nie ma co robić, więc lepiej sobie gdzieś tutaj w farmingu bardziej rozplanować ten sezon na więcej niż kulminację gdzieś tam tylko sianokosy i żniwa zbożowe, rzepakowe. Więc myślę, troszeczkę pobawię się tym razem tymi uprawami, żeby to jakoś bardziej oddawało. Już nie mówiąc o tym, że gdzieś tam na nieciekawej serii sobie posiałem soję, której do tej pory nie wykosiłem, tak, a tak naprawdę to miało być zwieńczenie sezonu, więc nie wiem, bo bym się odwrócić jeszcze na nieciekawą za jakiś czas i to gdzieś tam ogarnąć, skończyć, tym bardziej od czasu do czasu czyni z was wspomnę, że ta nieciekawa to jednak była fajna, bo byś tam wrócił. Co prawda więcej fanów było dziadowizny, szczerze powiedziawszy. Zresztą dziadowizna była tak naprawdę chyba najlepszą serią, którą tutaj popełniłem na tym kanale, bo sam byłem z niej mega zadowolony, teraz skrzywiłem strasznie. I cyk na B. Więc gdzieś tam pewnie jeszcze wrócimy w pewne zakamarki, ale tu już raczej tak nieregularnie gdzieś tam już na dobre się widzę zagnieździłem tutaj w tej 22. Widzę pracownik, nawet ładnie sobie przeskoczył na tą dłuższą część pola, tak więc całkiem spoko wyszło.
Ciekawe, jak ten Ferguson będzie z dwoma przyczepami dociągnął, dwie przyczepy. Podepnę takie większe. Myślę, że będzie miał co robić. Tego się obawiam, że niestety do Forterry jest zbliżony mocowo i gdzieś tam będzie wymiękał na tych osadyjskich górach, że tak powiem. No ale zobaczymy, jak na razie nie ma co ubolewać. A w najgorszym wypadku po prostu będzie latał dalej z jedną przyczepą z konowką. Może będzie się mniej męczył, jak coś, to się go po prostu zbustuje na pompie. Jakoś trzeba będzie sobie tutaj radzić. Dobra, słuchajcie, ten odcinek tam gdzieś już po 20 minut będzie podbijał, tak więc myślę, że nie ma go co tutaj sztucznie przedłużać. Tak więc już, no jak zawsze na koniec odcinka, wielkie dzięki dla tych, którzy dotrwali do końca. Dzięki za suby nowe, za łapki. Wielkie dzięki dla komentujących. Lubię gdzieś tam z wami zawsze podyskutować sobie pod filmem. No i cóż, no myślę, że na dzisiaj to było na tyle. I trzymajcie się, na razie. Hej.